W fizyce posługujemy się dwoma podstawowymi typami wielkości. Wielkościami skalarnymi i wielkościami wektorowymi. No, jeśli kiedyś zdecydujesz się studiować fizykę lub matematykę, to spotkasz się również z tensorami wyższych rzędów, ale to już dopiero na bardzo zaawansowanym etapie nauki. Natomiast te dwa typy są absolutnie podstawowe i wszechobecne. I teraz sobie trochę o nich opowiemy, głównie w kontekście kinematyki, bo właśnie o kinematyce zaczynamy teraz mówić, więc zacznijmy. Wielkości skalarne są to wielkości, które posiadają jedynie wartość. Przykładowo, jeśli powiem, że wykonałam dzisiaj 1000 kroków, pokonałam drogę równą 500 metrom, albo mój samochód ma przebieg równy 100 tysiącom kilometrów. Przykładowo, to są wszystko wielkości skalarne. One posiadają jedynie wartość, chociaż odnoszą się jakoś tam do ruchu, tak, do pokonanych, do tego, że pokonywałam drogę, czyli jakoś tam się poruszałam, czy jeździłam samochodem po jakiejś trasie, to podaję jedynie wartość bez wyróżnienia żadnego kierunku. Z kolei wielkości wektorowe są to takie, które oprócz wartości, kodowanej zazwyczaj długością wektora, ponieważ wektor możesz kojarzyć nawet tak całkiem z jakichś pozaszkolnych źródeł, jako po prostu jakąś strzałkę. To jest takie symboliczne oznaczenie wektora. No i właśnie wielkości wektorowe są to takie, które oprócz wartości zakodowanej przez długość, długa strzałka to duża wartość, krótka strzałka to relatywnie mniejsza wartość, natomiast oprócz tego kodują również pewien wyróżniony kierunek w przestrzeni. To nam dobrze pasuje do opisu ruchu, ponieważ kiedy się poruszamy, to zazwyczaj poruszamy się jednak w jakimś kierunku. Przy czym to, co ja tak potocznie nazywam kierunkiem, w fizyce w takich dokładniejszych definicjach, zazwyczaj rozbijamy na kilka pomniejszych aspektów. Otóż kierunkiem nazywamy jakąś prostą, wzdłuż której leży ten wektor. Natomiast w ramach tej prostej ten wektor może mieć dwa różne zwroty. Może być tak albo tak. Czyli to będzie nasz kierunek. Natomiast to i to będą dwa różne zwroty. No dobrze, a teraz jak to konkretnie wygląda w kinematyce? Jakie mamy wielkości skalarne? Jakie mamy wielkości wektorowe? No troszeczkę zaczęłam mówić o wielkościach skalarnych, wymieniając na przykład pokonaną drogę czy przebieg samochodu. I rzeczywiście, zobaczmy, wróćmy do tych przykładów. Ja mogę powiedzieć, że na przykład pokonałam dzisiaj drogę równą, powiedzmy, 1000 metrów. No jest to jakaś informacja, natomiast nie mówi ona nam wszystkiego o tym, co ja zrobiłam, ponieważ mogłam chodzić po swoim pokoju od ściany do ściany i w ten sposób pokonać właśnie te 1000 metrów. Mogłam nie chodzić od ściany do ściany, tylko chodzić w kółko, ale mogłam również pójść ze swojego domu w linii prostej 1000 metrów w jakimś nieznanym, dowolnym kierunku. Mogłam również nie chodzić po linii prostej, ale na przykład jakąś dowolną, zygzakowatą drogę. Jedyne, co mówię, to to, że miała ona długość 1000 metrów. Także to jest wielkość skalarna, nazywana drogą, pokonana droga. I jej znaczenie fizyczne i zawartość informacyjna jest właśnie taka, jaką podałam. Bardzo niepełna, zupełnie nie wyróżnia nam ani kierunku, ani tego, gdzie się zaczął i gdzie się skończył mój ruch. Natomiast mogłabym również powiedzieć, że zaczęłam w jakimś punkcie A, na przykład u siebie w domu i przemieściłam się o 1000 metrów w kierunku wschodnim, może tak to sobie opiszmy. I to jest wielkość wektorowa, która nam mówi, gdzie zaczęłam swój ruch, gdzie go zakończyłam, wyróżniając konkretny kierunek przestrzeni. Taką wielkość wektorową nazywamy przemieszczeniem. No i można powiedzieć, że taki wektor przemieszczenia nam mówi nieco więcej, tak? Ponieważ mówi nam, gdzie ruch się zaczął i gdzie ruch się zakończył. Natomiast również nie mówi nam wszystkiego, ponieważ ja mogłam poruszać się w taki sposób, po prostu cały czas w linii prostej i cały czas do celu, natomiast mogłam równie dobrze chodzić wzdłuż tej prostej, ale na przykład troszeczkę się cofać, chodzić w taki sposób. Mogłam również zbaczać z tej trasy, ale faktem jest, że zaczęłam tu i zakończyłam tu. Oczywiście zawsze mając wielkość wektorową, możemy utworzyć wielkość skalarną, biorąc po prostu wartość tej wielkości wektorowej. Czyli gdybym powiedziała, że przemieściłam się o 1000 metrów, ale nie mówię w jakim kierunku. Wtedy pozostaje nam dużo możliwości. Wiadomo, powiedzmy, gdzie zaczęłam, natomiast mogłam się udać do punktu odległego o 1000 metrów w dowolnym kierunku. I to, wartość mojego przemieszczenia, to również będzie wielkość skalarna, przy czym to nie będzie to samo, co pokonana przeze mnie droga. Ponieważ, tak jak mówiłam, jeśli mój ruch się nie ogranicza do prostej, to moja droga mogła być dużo większa. Ogólnie rzecz biorąc, relacja między pokonaną drogą a między jakimiś nawet punktami A i B,
A wartością przemieszczenia między tymi dwoma punktami jest zasadniczo o taka. Da się pokonać drogę równą wartości przemieszczenia, jeśli będziemy szli prosto do celu. Natomiast jeśli tylko na chwilę, na przykład, zmienimy zwrot prędkości, czyli troszeczkę się cofniemy, nawet wzdłuż tej samej prostej, a potem wrócimy, no to jest intuicyjne, że wówczas nadłożymy drogi. Już nie mówiąc o takiej sytuacji, kiedy z tej linii prostej całkiem zboczymy. No dobrze, czyli mamy przemieszczenie i drogę. No dobrze, w kinematyce zazwyczaj nas interesuje to, skąd, dokąd, tak, jak daleko, po jak długim torze przemieszczamy się z jednego punktu do drugiego, natomiast interesuje nas również to, jak szybko to się odbywa. Znaczy, ile czasu nam to zajmuje. Więc co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że przemieszczenie się z punktu A do punktu B, powiedzmy z domu do apteki, zajęło mi 500 sekund, czyli 8 minut i 20 sekund. Mogę powiedzieć w związku z tym, że moja prędkość średnia, podkreślam, o prędkości średniej i prędkości chwilowej zrobię osobne nagranie, natomiast teraz mówimy o prędkości średniej w całym moim ruchu, który się odbył od punktu A do punktu B w czasie 500 sekund, to będzie coś, co definiujemy jako moje przemieszczenie podzielone przez czas, jaki mi to przemieszczenie zajęło. Jest to wielkość wektorowa, wyróżnia ten sam kierunek, co moje przemieszczenie i ponownie możemy utworzyć z tej wielkości wektorowej wielkość skalarną, czyli po prostu wartość tej prędkości, czyli dokładnie tak samo jak z wartością przemieszczenia. Tutaj w tym wypadku to będzie 1000 metrów w kierunku wschodnim pokonane przeze mnie w ciągu 500 sekund, czyli 2 metry na sekundę w kierunku wschodnim, ale mogę po prostu pominąć tę informację o kierunku i powiedzieć, że poruszałam się z prędkością o wartości 2 metrów na sekundę. Udałam się z taką prędkością w jakimś dowolnym kierunku przestrzeni. I to jest wszystko, o czym informuję. Natomiast dokładnie tak samo jak w przypadku drogi, mogę mówić również o skalarnej wielkości, jaką jest szybkość. Tutaj troszkę kolizja oznaczeń, ale również literka V bez tej kreseczki, która nam symbolizuje wektory. Szybkość definiujemy jako to, jaką drogę pokonujemy w jednostce czasu. Czyli tutaj mogłam iść jakąś bardzo okrężną drogą. Na przykład moja droga mogła wynosić nawet 2000 metrów. I wówczas w tym wypadku moja szybkość wynosiłaby 2000 metrów podzielone przez 500 sekund. Pokonałam drogę równą 2000 metrów i zajęło mi to 500 sekund, czyli moja szybkość wynosiła 4 metry na sekundę. Czyli pomimo, że mogłabym iść powolutku i dostojnie tutaj wzdłuż jednej prostej i wtedy przemieściłabym się stąd dotąd w ciągu 500 sekund, to żeby osiągnąć to samo przemieszczenie, ale jakąś bardzo okrężną drogą, musiałabym poruszać swoim ciałem znacznie szybciej i to jest właśnie moja szybkość. Jeśli będziemy się poruszać wzdłuż tej prostej, łączącej nam nasze punkty, punkt startu i punkt celu i nie będziemy się nigdzie cofać, no to najwyżej się zatrzymamy, zwolnimy, przyspieszymy, ale nie będziemy zawracać, wówczas możemy osiągnąć taką sytuację, że nasza szybkość będzie równa wartości naszej prędkości. Natomiast jeśli tylko troszkę zboczymy z drogi lub troszeczkę się cofniemy, wówczas już ta szybkość, żeby nas doprowadzić w określonym czasie ze startu do mety, będzie musiała być odpowiednio większa. I oczywiście możemy mówić też o zmianach prędkości, o zmianach wartości prędkości, o zmianach szybkości. To są różne odsłony przyspieszenia wektorowe i skalarne, ale teraz nie będziemy tego rozwijać, tylko kiedy już przejdziemy konkretnie do ruchu niejednostajnego, ale co jeszcze warto podkreślić, to, że w przypadku w dwóch lub w trzech wymiarach, żeby określić wielkość wektorową, to trzeba konkretnie podać jej kierunek, czy na przykład na płaszczyźnie, na ziemi jest to kierunek północ, południe, wschód, zachód, czy wzdłuż linii łączącej dom i aptekę. Musimy ten kierunek w przestrzeni wyznaczyć przy pomocy jakichś dwóch punktów, ten kierunek i zwrot, tak jak określałam wcześniej, że to, co potocznie nazywamy kierunkiem w fizyce, rozbijamy na kierunek i na zwrot. To tak się dzieje w przypadku dwóch lub trzech wymiarów, natomiast jeśli teraz, w najbliższym czasie będziemy rozmawiać o ruchu w jednym wymiarze, no to tutaj jest trochę prościej, ponieważ jesteśmy zawsze ograniczeni do jednej prostej, kierunek jest już raz na zawsze wyznaczony i wzdłuż tego kierunku musimy się umówić na to, jak oznaczamy zwrot wektora. Wektory mogą być wszystkie zwrócone albo tak i możemy zwyczajnie się umówić, że wszystkie wektory o wartości
dodatniej są zwrócone na przykład w prawo, a wszystkie wektory o wartości ujemnej są zwrócone w lewo. I to będzie taka konwencja, której w przypadku ruchu na prostej będziemy się trzymać. Natomiast jeśli tylko coś się zmieni, to od razu Ci o tym powiem. Już zbliżamy się do końca, ale sobie jeszcze podsumujmy nasze podstawowe wielkości skalarne i wektorowe w kinematyce. Przemieszczenie, czyli wielkość mówiącą nam o tym, gdzie wystartowaliśmy i gdzie zakończyliśmy nasz ruch, a także prędkość, czyli wektor, który nam mówi, ile się przemieszczaliśmy w jednostce czasu średnio. I oczywiście od tych wielkości wektorowych możemy utworzyć wielkości skalarne. I po prostu podajemy wartość tych wielkości wektorowych, ignorując informacje o kierunku, ale mamy też wielkości zupełnie innego charakteru, które nam mówią o tym, jaka była długość toru, po którym się przemieszczaliśmy. Ponieważ informacja, gdzie zaczęliśmy i gdzie skończyliśmy, nic nam nie mówi o tym, jaka była nasza trasa. Mogła być na przykład taka. I wtedy ta droga będzie znacznie dłuższa. Nawet w ruchu po prostej mogliśmy chodzić trochę do przodu, trochę się cofać, a jedyne, o czym nam mówi przemieszczenie, to to, gdzie się zaczął ruch i gdzie się skończył, a nie jakie były jego szczegóły. I również mając drogę, możemy obliczyć szybkość, czyli jaką długość, jaki odcinek tej potencjalnie na przykład zakrzywionej i powyginanej drogi pokonywaliśmy w jednostce czasu. I te relacje wynikają nam z tego, że mogliśmy pokonywać tę trasę z punktu A do punktu B prosto, jedynie przyspieszając i zwalniając, ale nie cofając się, ale mogliśmy również iść w drugą stronę albo całkiem zbaczać z tej trasy. Wówczas ta droga będzie większa, jak również szybkość musi być większa, żeby nas doprowadzić ze startu do mety w określonym czasie, pomimo dłuższej trasy. Będziemy oczywiście te tematy rozwijać, będziemy rozwiązywać sobie różne przykłady i mam nadzieję, że taki wstępny film będzie dla Ciebie pomocny w dalszej nauce. Do usłyszenia!